Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie. Otwórz teraz Pismo Święte na Ewangelii według świętego Mateusza na pierwszym rozdziale, na wersetach od 18 do 24. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Jezus uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, abyś poprowadził moją modlitwę. Proszę Cię, aby wszystkie moje myśli, zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na Twoją chwałę. Święty Józefie, bądź patronem tej dzisiejszej modlitwy. Zapraszam Cię do tego, żebyś modlił się za mnie z nieba w czasie mojego spotkania z Bogiem. Przychodź, Panie Jezu, i napełnij mojego ducha Twoją obecnością. Proszę Cię, abym przyjął Twoją propozycję na moje życie. Daj mi dzisiaj taką łaskę, abym umiał zaakceptować to, co Ty proponujesz dla mnie. Na początku tej modlitwy, mając zamknięte oczy, wyobraź sobie świętego Józefa. Zobacz człowieka około 30-35 lat. Dość wysokiego, z lekkim zarostem. Ma ciemne włosy, ciemne oczy, szerokie, duże brwi. Zobacz, jak siedzi pochylony na łóżku, jak się martwi. Rękami podtrzymuje opuszczoną głowę. Jest zrozpaczony. Widać, że przeraża go coś, z czym nie potrafi sobie sam poradzić. Ten mężczyzna myśli o zdradzie, przeżywa rozpacz, jest rozbity, traci sens życia. Spróbuj wejść w przeżywanie jego sytuacji. Zobacz, jak nie może znaleźć dobrego rozwiązania. Jak pięściami ściska włosy na głowie. Pomyśl, że jego narzeczona też nie wie, jak wyjść z tej sytuacji. Możesz wyobrazić sobie, jak kładzie się na boku na swoim łóżku, jak się przykrywa i pełen zmartwienia, przerażenia próbuje usnąć. Jaki jest Twój problem? Z czym Ty idziesz spać? Z czym sobie nie radzisz? Zobacz, jak zasypiasz z tą kwestią. Czy idziesz spać, próbując uciec od myślenia? Czy nie możesz zasnąć, budzisz się w nocy? Czego w tej sytuacji nie jesteś w stanie zrozumieć? Czego nie jesteś w stanie unieść? Co jest zbyt trudne? Jakie widzisz rozwiązania?
Co mogłoby Ci ułatwić uporanie się z tym problemem? Pomyśl teraz, że jest noc. Znajdujesz się w swoim pokoju. Jesteś pogrążony w głębokim śnie. Nie pali się żadne światło. Zobacz, jak Twojej dłoni dotyka jakaś osoba. Wybudzasz się, widzisz jasną postać. Ta postać mówi Twoje imię i dopowiada: nie bój się, Piotrze. Nie bój się, Janie, Anno, Wojciechu, Małgorzato, Łukaszu, Konradzie. Nie bój się. Jestem z Tobą w tej sytuacji. Ja jestem z Tobą w tej sytuacji. Nie bój się tego. W Twojej sytuacji Bóg ma jakiś zamiar. On widzi sens w tym, co jest. Popatrz jeszcze raz na tę postać i zobacz, co ona chce Ci zaproponować. Wsłuchaj się w to, co Bóg chce Ci powiedzieć. Do czego zaprosić? Jaki kierunek wskazać? Co czujesz, słysząc taką propozycję? Może boisz się podjąć ryzyko. Może ta wskazówka jest dla Ciebie niewyobrażalnie trudna. Świętego Józefa też taka była, a jednak podjął wyzwanie. Nie jesteś zobowiązany, żeby zrobić tak, jak Bóg każe. On Cię do tego nie zmusi. Ale zaprasza Cię do wielkiego dobra. Do wielkiego szczęścia. Czy chcesz z nim współpracować? Postaraj się teraz mu to powiedzieć. Niech tak będzie. Zrobię tak, jak proponujesz. Wypowiedz to, co zamierzasz zrobić. Możesz sobie wyobrazić, jak budzisz się rano i od razu zaczynasz wykonywać to, do czego zaprosił Cię Bóg. Zobacz, jak po kolei wprowadzasz w życie kroki, do których Cię zaprosił. To, co Bóg obiecuje, On sam spełnia. Nie musisz się martwić, czy to się uda, czy nie. To nie Twój pomysł, to Jego pomysł. Więc On będzie go realizował. Nie Ty jesteś za to odpowiedzialny, to Bóg jest za to odpowiedzialny. Realizowanie woli Bożej niczego Ci nie odbiera. Ale daje Ci jeszcze więcej. Życie świętego Józefa po przyjęciu zaproszenia do współpracy zmieniło się radykalnie na dużo lepsze, choć nie łatwiejsze. Twoje życie też się zmienia. Ciebie Bóg także zaprasza. Zobacz teraz, co się dzieje, kiedy wprowadzasz zmiany, które Bóg Ci zalecił. Pomyśl, jakie wszystkie sprawy zaczynają się układać. Jak w Twoje życie wkracza szczęście? Jak dobrze się czujesz? Jak rośnie w Tobie radość? Pod koniec tej modlitwy podziękuj Bogu za obecność w Twoim życiu. Za to, że On Cię prowadzi, że tworzy Twoje życie tak, aby było pełne szczęścia, głębokiej radości i ogromnej satysfakcji. Porozmawiaj z Nim o tym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus nie odpowiedział wprost. Kazał popatrzeć na znaki. Możesz teraz popatrzeć na znaki swojego życia, gdzie Jezus pokazuje Ci, że to, co robisz, jest dobre.
Gdzie w Twoim życiu są znaki radości? W jakich momentach budzi się w Tobie głęboka radość, która bierze się z obecności Jezusa? Jeśli widzisz teraz w sobie smutek, rozpacz, zniechęcenie, gniew, możesz zaprosić Jezusa do Twojego serca i prosić Go, aby uwolnił Twoje wnętrze do radości. Proś Go o to, by Jego wolą jest, żeby była w Tobie radość głęboka i pełna. Możesz prosić Maryję, żeby ona pomagała Ci otwierać się na radość. Powiedz jej o tym, co Cię smuci. Powiedz jej też o tym, co jest w Twoim życiu radością i zapytaj, jak można za nią iść, w jaki sposób pełnić wolę Boga. Pod koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co dotknęło Twojego serca najmocniej. Powiedz Mu o wskazówkach radości. Zapytaj, jak je realizować. Jeśli potrzebujesz, aby On uwalniał się do radości, powiedz Mu, żeby to uczynił. Oddaj Mu smutek, żal, rozpacz. Wypuść je ze swoich rąk i pozwól sobie na przyjęcie radości, bo Bóg chce, żebyś nią żył. Jezus, w Twoje imię ogłaszam radość, która przychodzi do mojego serca. W Twoje imię ogłaszam, że duchy smutku, rozpaczy, niechęci do życia, pożądliwości, depresji nie mają już nade mną władzy. Oddaję się w Twoje ręce pełne radości, którą chcesz mi dać. Przyjmuję to, co mi ofiarujesz. Przyjmuję Twoją radość. Biorę ją jako swoją. Ty, Panie, rządź moim sercem. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.